Masz może w domu niepotrzebne i nieużywane przedmioty, które są sprawne lub wymagają drobnej naprawy? Zastanawiasz się, co mógłbyś z nimi zrobić, gdzie i komu je przekazać? Wszystkie nadające się do ponownego użycia przedmioty możesz dostarczyć do ekofabryki. W tym miejscu dostaną drugie życie. W ekofabryce możesz również zdobyć wiedzę na temat ekologii, segregacji oraz stylu życia w duchu Zero Waste. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to miejsce, gdzie wszystko załatwisz za pomocą karty mieszkańca. To właśnie w punkcie PSZOK znajduje się specjalny kontener na przedmioty do ponownego użycia. Ekofabryka to odnowiony ponad 100-letni budynek dawnej fabryki drzewnej, w której mieści się Centrum Edukacji Ekologicznej, Biuro Obsługi Klienta, Strefa Recyklingu i Upcyklingu oraz Galeria Wejherowskie Klamoty. W strefie warsztatowej przedmioty dostają drugie życie. To tu są czyszczone, naprawiane i przygotowywane do ponownego użycia. Centrum Edukacji Ekologicznej organizuje warsztaty edukacyjne dla wszystkich grup, od przedszkolaka do seniora. To miejsce przyjazne dla wszystkich. Naprawione przedmioty trafiają do Galerii Wejherowskie Klamoty, książki do biblioteki z uzysku, a rośliny na półki zielonego podzielnika. Drugie życie w ekofabryce nabiera praktycznego wymiaru. Rzeczy zostają wycenione na podstawie aktualnych cen i czekają na nowego posiadacza. Dochód ze sprzedaży przedmiotów z drugiego obiegu w całości zostaje przekazany na jedną z wejherowskich organizacji pożytku publicznego lub fundacji, którą wybiera kupujący. Szczegóły funkcjonowania Galerii Wejherowskie Klamoty znajdziesz w internecie.